Przy telefonie Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pan ocenia wczorajsze exposé ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Raua? No, był to powrót do polityki również zagranicznej, którą rozpoczął rząd pani Beaty Szydło, gdzie miałem zaszczyt być ministrem spraw zagranicznych. Od tej polityki było pewne odejście ministra Czaputowicza, który flirtował z Komisją i z Niemcami. Cieszy mnie, że minister Rau kontynuuje politykę rządu pani premier Szydło. Czy w tym wystąpieniu pana ministra Raua było coś, co pana ministra zaskoczyło? Nie, jak powiedziałem, to było wystąpienie kontynuacji. Polska polityka zagraniczna ma główne zadanie zapewnić bezpieczeństwo. To było zadanie, było, jest i będzie bezpieczeństwo Polski. I minister Rau jednoznacznie pokazał, że Polska musi przeciwstawiać się dwóm zagrożeniom. Po pierwsze, to jest imperializm rosyjski i ambicje hegemonistyczne Niemiec. A więc to są bardzo ambitne cele. Sami nie damy rady tego zrobić, stąd też minister Rau dokonał wielkiego, długiego przeglądu państw i instytucji, które to mogą nam pomóc w realizacji tych strategicznych celów. Postawił, tak jak ja stawiałem na Amerykanów, przypomnę, 8 lat temu powiedziałem, że w Europie naszym głównym partnerem będzie Wielka Brytania. Wyśmiewano się z tego. Potem nastąpił Brexit. Uważano, że przestrzeliłem. No, dzisiaj widać po 8 latach, że choć Brytania wyszła z Unii, to nie wyszła z Europy. A więc mamy sojuszników za oceanem, mamy w Europie. Minister Rau pokazał naszych sojuszników w regionie. Przypomniał też zbudowany przeze mnie trójkąt Polska, Rumunia, Turcja. To jest taka opoka flanki wschodniej, a więc jak powiedziałem, jest to wystąpienie kontynuacji zabiegów o polskie bezpieczeństwo. W tym wystąpieniu było dużo o wszystkim, bo wystąpienie trwało przez 3 godziny. Była Rosja, Ameryka, Unia Europejska, Afryka, Azja, ale być może przeoczyłem fragment wystąpienia, w którym pan minister Rau mówił o Chinach, o relacjach polsko-chińskich. Czy coś było w exposé ministra Raua na ten temat? Chin nie można przeoczyć. Ja chcę zwrócić uwagę, że to wystąpienie trzeba łączyć jednocześnie z równoległymi wystąpieniami premiera w Stanach, w Waszyngtonie, który właśnie odnosił się też do Chin, komentował nieszczęśliwą wizytę i w opowiedzi prezydenta Macrona. Także tutaj polityka naszego państwa jest spójna. Chcemy utrzymywać kontakty, głównie ekonomiczne, z Chinami, ale zabiegamy o pewną równowagę w handlu i oczywiście staramy się odwieść Chiny od wspierania Rosji, przede wszystkim wspierania militarnego. Czy wizytę, to już teraz skoncentrujmy się przez chwilę na wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie. Czy wizytę należy odczytywać właśnie w kontekście wizyty prezydenta Macron w Chinach? Nie wiem, czy tak była zaplanowana, ale jest to szczęśliwa koincydencja, bo Macron nie miał prawa wypowiadać się w imieniu Europy w kwestiach współpracy z Chinami. A brzmiało to tak, jakby chciał wskazać, że Europa powinna zachować równy dystans wobec Stanów i wobec Chin. Nie może zachować takiego dystansu, bo z jednej strony mamy demokrację, z drugiej państwo autorytarne, z jednej strony mamy gwaranta architektury bezpieczeństwa na świecie, z drugiej strony mamy państwo rewizjonistyczne i tak dalej. Więc szczęśliwie się złożyło, że w Waszyngtonie premier Morawiecki zaprezentował też inne zdanie znacznej części Europy. Tak było. A czy w Europie zwycięży koncepcja prezydenta Francji, czy to, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki? Należy się starać, aby ta koncepcja Macrona nie zdominowała, dlatego że byłoby to nieszczęście dla Europy. Europa musi się opowiedzieć po stronie jedności, solidarności transatlantyckiej. Wobec Europy Rosjanie z Iranem i z Chinami próbują budować antyzachodni blok. Europa nie może tutaj być neutralna gdzieś po środku. Musi wyciągać wnioski z historii, kiedy nie radziliśmy sobie bez Amerykanów w I wojnie, II wojnie światowej, w czasie zimnej wojny i tak dalej. I nie radzimy sobie bez Amerykanów dzisiaj. Koncepcja jakiejś strategicznej autonomii, o której mówi Macron, jest zdyskredytowana. Europa sama nie przeciwstawi się ewentualnej eskalacji agresji rosyjskiej. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka WNET i w poranku WNET. Teraz wrócimy na chwilę do wystąpienia pana ministra profesora Zbigniewa Rała. Posłuchamy, co powiedział o Ukrainie. Nie wiem, skąd Argentyna mi się wzięła, ale wiem, skąd się wzięła, dlatego że zanotowałem sobie hasło wieprzowina, bo o wieprzowinie prezydent Macron rozmawiał w Pekinie, a wieprzowina, dlaczego wieprzowina skojarzyła się z Argentyną jakoś przez Messiego. I teraz krótki fragment wystąpienia ministra Raua dotyczący Ukrainy, Rosyjska agresja skłania do refleksji o sprawach fundamentalnych dla każdego uczestnika systemu międzynarodowego, a dla Polski, która jako jedyny członek NATO i Unii Europejskiej graniczy zarówno z Ukrainą, Rosją, jak i Białorusią, ma wymiar refleksji egzystencjalnej. Moment historycznego przełomu, którego jesteśmy świadkami, wymaga od nas odpowiedzi na pytanie, jakiego świata chcemy dla Polski? Jaki porządek międzynarodowy jest dla niej najbardziej odpowiedni? Wysoka Izbo, najbardziej fundamentalnym imperatywem polskiej polityki jest trwanie i przetrwanie Rzeczypospolitej w wolności i rozwoju.